Witajcie kochani, tu Emilia. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku dla Lemoncraft. W tym filmiku będę wykonywała kartkę męską. Jest to kartka dla dziadka, zrobiona ze świątecznej kolekcji Lemoncraft Christmas Carols. Nie mogłam się zdecydować, który papier wybrać. Bardzo mi się podobają cudne, głębokie kolory. A więc postanowiłam, że zrobię kartkę patchworkową. Przygotowałam sobie trzy różne papiery, trzech różnych rozmiarach i z tych prostokątów złożę kwadrat o wielkości 14 cm, gdyż moja kartka jest 14,5 na 14,5 cm. Posklejałam prostokąty razem, a także już poza kamerką dodałam obszycia maszynowe. Chcę także dodać troszkę tekstury, więc mam tutaj maskę i pastę modelującą. Bardzo podoba mi się wzorek tej maski, ale przypuszczam, że jakieś inne, może bardziej takie męskie wzory też świetnie się sprawdzą, cokolwiek co macie w domu. Można to pastę podsuszyć nagrzewnicą lub zostawić do wyschnięcia. Wybrałam sobie także tagi, które są do nabycia w Lemoncraft. Wszystkie produkty, które użyłam, będą wymienione pod filmikiem w opisie. Także jeżeli macie ochotę, zajrzyjcie sobie tam, a także odesłanie do Lemoncraft do sklepu i do bloga, gdzie znajdziecie na pewno mnóstwo fajnych inspiracji. Ta kartka zdecydowanie będzie inna niż moje kartki. Przede wszystkim nie użyję tutaj kwiatów. Wybrałam sobie kilka elementów. Mam tekturki, sznurek. Znalazłam bardzo fajną, małą linijkę metalową. Wycięłam kilka listków. Napis jest wydrukowany grubą czcionką i jest dosyć duży. I myślę, że na męskiej kartce będzie bardzo fajnie wyglądał. A więc teraz zabiorę się za budowanie mojej kompozycji. Włączę Wam muzyczkę i powiem jeszcze kilka słów pod koniec filmiku. Także do usłyszenia później.
Kończąc moją kartkę, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że podążając tymi samymi krokami, zrobiłam jeszcze jedną kartkę z napisem Happy Birthday. Zobaczycie ją na końcu filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że kartka przypadła Wam do gustu. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia bloga Lemon Craft, a także do subskrypcji kanału Lemon Craft, gdzie regularnie będę publikowała filmiki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i życzę Wam bardzo miłego, kreatywnego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!